Szlakiem smaków trafiamy do Wielkopolski, a konkretnie do Śmiłowa. To właśnie tu, w gospodarstwie państwa Just, z pasją są tłoczone oleje, w tym olej rydzowy tradycyjny. Ten produkt został wpisany do unijnego rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności. Do jego produkcji wykorzystywana jest roślina o nazwie lnianka siewna, ludowo określana jako rydz, w nawiązaniu do jej barwy przypominającej pospolitego grzyba – rydza. Historia oleju rydzowego jest bardzo długa. Jak długo Państwo go wytwarzacie? Tutaj właśnie, gdzie jesteśmy, wytwarzamy go już teraz od 4 pokoleń, dlatego że to już mój syn właściwie niedługo prawdopodobnie przejmie. A sam olej rydzowy jest znany w Polsce, na ziemiach polskich od 3000 lat, bo ślady nasion lnianki, bo rydz to jest właśnie lnianka, roślina oleista najstarsza w Polsce, znaleziono w Biskupinie. Na czym polega tajemnica smaku oleju rydzowego? Olej rydzowy ma bardzo specyficzny smak, tłoczony oczywiście na zimno, czyli zachowane te wszystkie wartości. I ten smak jest tak troszeczkę cebulowo-słony i bardzo dobry. I można go spożywać praktycznie do wszystkich potraw, ale na zimno. Produkcja oleju rydzowego wygląda niesamowicie. To jest taka trochę podróż w czasie, jak się na to patrzy, bo te maszyny są takie wyjątkowe. Tak, maszyna pochodzi z miasta Łodzi i ona ma 120 lat. I ciągle pracuje, ciągle robi wyborny olej i paradoksalnie produkcja na tej maszynie tego oleju, ten olej jest smaczniejszy niż produkowany na nowoczesnych maszynach. Produkt został wpisany do unijnego rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności. To oznacza, że ten znak, to jest znak znany oczywiście w całej Unii, oznacza to, że produkt jest produkowany według starej receptury, oczywiście bez żadnych dodatków. To jest czysty olej z nasion lnianki. Zauważacie Państwo, że konsumenci coraz większą uwagę przykładają do tego typu znaków? Tak, wie Pani co, jeżeli klient ma do wyboru na przykład taki produkt lub też lniankę bez tego znaku, myślę, że wybierze z tym znakiem, bo to ten znak gwarantuje perfekcyjną jakość przede wszystkim i oryginalność tego produktu. Ruszamy w drogę, by poznać kolejne wielkopolskie specjały. Trafiamy do zakładu, gdzie powstaje kiełbasa biała parzona wielkopolska, posiadająca certyfikat chronione oznaczenie geograficzne. Dominuje w niej smak zaparzonego mięsa wieprzowego z lekkim aromatem czosnku i pieprzu. Wyraźnie wyczuwalna jest również nuta majeranku. I właśnie tutaj w zakładzie w Czarnkowie powstaje kiełbasa biała parzona wielkopolska. Na czym polega jej wyjątkowość? Jej wyjątkowość polega na tym, że jest ona produkowana z specjalnie wybranych surowców. Mięso do jej produkcji musi leżakować 72 godziny i ważne są też naturalne przyprawy, które nadają jej smak i aromat. Kiełbasy parzone były znane na ziemiach polskich co najmniej od XIX wieku. Stosowano różne receptury, które do dzisiaj można znaleźć w narodowych książkach kucharskich. Wyjątkowość kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej polega również na tym, że jest produkowana ze świeżego, schłodzonego, niepeklowanego mięsa w 70% pochodzącego z szynki. Dobre mięso to gwarancja sukcesu. Jest Pan jednym z rolników, dzięki któremu powstaje kiełbasa wielkopolska biała parzona. Jak wygląda ta droga od pola do stołu? Co jest najważniejsze? Połączenie od pola do stołu to zależy tak naprawdę od rolnika. Jest to wyprodukowanie paszy na własnym polu, wyprodukowanie zbóż, wyprodukowanie białka w postaci bobików, łubinów, roślin wysokostrączkowych i przetworzenie jego w paszę i skarmienie zwierzęta. Po mięsnych smakołykach czas na sery. Odwiedziliśmy miejsce, gdzie powstaje wielkopolski ser smażony, który również posiada certyfikat chronione oznaczenie geograficzne. Charakterystyczny smak i zapach wielkopolskiemu serowi smażonemu nadaje zgliwiały twaróg. Niezmiernie ważne jest używanie do jego produkcji świeżych surowców, mleka oraz produkowanego z niego masła i twarogu. Jakość surowca ma ogromny wpływ na jakość wyrobów, jakie produkujemy, więc skupujemy mleko od rolników jak najwyższej jakości. Jakość odgrywa ważną rolę, nie powiem, że najważniejszą rolę w produkcji
wyrobów z mleka. Proces produkcji sera smażonego zaczyna się u rolnika. Skupujemy mleko wysokiej jakości, to mleko przywożone jest do zakładu, to mleko jest poddawane obróbce, czyli pasteryzacji, jest nastawiane mleko do kotła, zaszczepiane szczepem kultury bakterii fermentacji mlekowej i to mleko poddawane jest ukwaszeniu. Produkujemy z tego tak zwany twaróg, który następnie poddajemy rozkruszaniu, mieleniu i potem najważniejszy etap to jest gliwienie tego twarogu. Ten proces jest długotrwały, bo on trwa 3 dni. Wszystko, co jest tworzone z sercem i z pasją, musi smakować. Nie ma innego wyjścia.